Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele. Doktorat honoris causa z Uniwersytetu Warszawskiego jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Wiem, że Uniwersytet Warszawski jest bardzo skąpy w udzielaniu tego tytułu. Wiem również, że ostatnią osobą z nauk ścisłych, która w Warszawie dostała ten tytuł, był Sir Roger Penrose, a to jest jeden z największych żyjących uczonych angielskich, a jeśli w ogóle nie największy. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby uświadomić Państwu, jak trudno będzie mi znaleźć sobie miejsce w tym szeregu znakomitych postaci. Chciałem Państwu powiedzieć o moich związkach z Uniwersytetem Warszawskim, które sięgają XIX wieku. Ja sam niestety nie sięgam XIX wieku, ale moje związki sięgają. Przenieśmy się myślą do roku 1899, kiedy Bolesław Pękala, mój dziadek ze strony matki, zaczyna studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Drugi mój związek z Uniwersytetem Warszawskim nastąpił w latach 50., kiedy jako 12-letnie dziecko znalazłem się przez 12 kolejnych dni w dziwnych okolicznościach w towarzystwie Wacława Sierpińskiego, wielkiego matematyka, dumy Uniwersytetu Warszawskiego i nauki światowej. No i było to fascynujące. Wytłumaczył mi oczywiście najpierw wszystkie problemy matematyczne, które ma 12-letnie dziecko, ale potem mi opowiedział o 11 własnościach kuli o tym, co to jest uszczelka Sierpińskiego. Ta rozmowa miała wielki wpływ na moje życie. Później, dalsze 35 lat później, rozpocząłem współpracę z członkami Uniwersytetu Warszawskiego. To się zaczęło od współpracy z profesorem Krygowskim, profesorem Woźniakiem, promotorem, wspaniałym uczonym profesorem Kołodziejskim, obecnie na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. I kontakt z profesorem Pielą i jego wspaniałą książką. Jeśli, jak Państwo się zorientowali z poprzednich przemówień, jestem emigrantem, który całe właściwie dorosłe życie spędził poza granicami kraju swego urodzenia. Po wyjeździe z Polski zacząłem pracę w Szkocji, jak Państwo słyszeli, nad zupełnie innym tematem. I tak się złożyło, przedziwnie złożyło, że wszyscy uczeni, z którymi pracowałem, mieli jakiś związek z Cambridge. Tak się po prostu złożyło. Profesor Mies, z którym pracowałem najpierw, był z Queen's College Cambridge, a następnie zacząłem pracować z profesorem Barrem, wielkim uczonym w Londynie. To był Nowozelandczyk, który do końca życia był obywatelem Nowej Zelandii i to jest człowiek, który mi nauczył, jak się pisze pracę naukową. Był człowiekiem trudnym, ale wiele, wiele od niego się nauczyłem. On oczywiście pochodził z Clare College, Cambridge i jego droga naukowa była Cambridge, Aberdeen,
Londyn, a moja była odwrotna, czyli szedłem jego, dokładnie jego śladem, tylko w przeciwnym kierunku. W 1979 zostałem zaproszony do pracy w Cambridge przez profesora Thomasa, który akurat objął kierownictwo zakładu, Sir John Merrick Thomas. Zapytałem go, na jak długo ofiaruje mi posadę, a on powiedział, na zawsze. Chociaż sobie potem tego nie przypominał. Ale ja sobie doskonale przypominam. No więc ładnie. Zacząłem pracować nad ciekawym dość tematem, ale niedługo nastąpił absolutny przełom w mojej działalności i muszę Państwu o tym powiedzieć. Mamy 8 stycznia 1981, czwartek. Spotykam profesora Thomasa na schodach, który mówi, niesie w ręku wyblakłą fotokopię wystąpienia na prowincjonalnej konferencji w dawnym NRD. To była praca, która była częściowo startu w Estonii, czyli Uniwersytetu mojego dziadka i z Berlina Wschodniego, dawnego. I mówi, bardzo ciekawy eksperyment. A i rzeczywiście, bardzo ciekawy eksperyment. A on wtedy mówi, ciekawe, czy Colin to potrafi zrobić. A Colin to jest profesor Fife w Kanadzie. No więc zadzwońmy do niego. Była druga po południu, można było zadzwonić do Kanady, prawda, w czasie dnia pracy. W rezultacie tej rozmowy okazało się, że Colin potrafi. No i 6 godzin później byłem w samolocie lecącym do Toronto i mając ze sobą kilkadziesiąt próbek. Następnego dnia byłem na Uniwersytecie Guelph w Kanadzie nad brzegiem, nad wodospadem Niagara. Kompletna katastrofa. 2 metry śniegu, minus 41 stopni temperatury, czyli 50 stopni niżej niż w Londynie. No ale poradziliśmy sobie. Ruszyliśmy do pracy dzień i noc. Zaraz powiem Państwu, na czym ten eksperyment polegał. Chodziło o rezonans magnetyczny. Idea rezonansu magnetycznego potrafię streścić jednym zdaniem. Niektóre jądra atomowe pochłaniają fale radiowe, kiedy je umieścić w polu magnetycznym. A długość pochłoniętej fali zależy od o jaki pierwiastek chodzi i od jego sytuacji w cząsteczce. I to jest koniec. Reszta to są detale. Ale myśmy się mieli zajmować rezonansem magnetycznym w ciele stałym, a to jest wyższa szkoła jazdy. Dlatego, bo w ciele stałym, nie tak jak w roztworze, nie ma bezładnego ruchu cząsteczek i żeby go symulować, trzeba wirować próbką z szaloną szybkością, przynajmniej 5-10 tysięcy razy na sekundę, nie na minutę, na sekundę, pod pewnym kątem, kątem magicznym do kierunku pola magnetycznego. Okazuje się, że to jest łatwo zrobić. Mam tutaj napisane, co powiedział odkrywca mikroskopu Van Leeuwenhoek w roku Anton Van Leeuwenhoek w roku 1675. Cokolwiek włożę pod mikroskop jest równie ciekawe. Jeśli włożę krople ze stawu, to widzę prymitywne formy życia. A jeśli włożę przez pomyłkę swój krawat, to widzę rzecz równie interesującą, strukturę włókien jedwabiu. I to była taka sama sytuacja. Po angielsku jest specjalne wyrażenie na opisanie tego. Halcyon days. Cudowne dni. No i tak właśnie było przez pewien czas. Produkowaliśmy, eksperymenty były szybkie, fascynujące, wyniki fascynujące, natychmiast publikowane, natychmiast cytowane.
No i rezultaty oczywiście były również natychmiastowe. W następnym roku mieliśmy na liście 100 najbardziej cytowanych prac w nauce, mieliśmy 4. Byłem we wszystkich laboratoriach, ważnych laboratoriach na całym świecie, znałem wszystkich, byłem zapraszany na konferencje i tak dalej. Nie chcę wyolbrzymiać absolutnie, broń Boże, swoich osiągnięć w rezonansie magnetycznym. Dlatego, bo ja nie mam żadnych osiągnięć w ulepszaniu samej metody. Ja byłem po prostu użytkownikiem metod wynalezionych przez innych. Dość dobrze się orientuję w rezonansie magnetycznym, ale jedyne, co do tego rzeczywiście wniosłem, to jest książka napisana wspólnie z panem profesorem Henelem, który zresztą wybudował pierwszy aparat do rezonansu magnetycznego w Polsce. To był mój przyjaciel i mentor. W latach 50. zbudował taki aparat, a nasza książka jest przeznaczona dla lekarzy, radiologów, którzy prześwietlają ludzi przy pomocy rezonansu magnetycznego, nie rozumiejąc, co robią. Bo nie jest jasne, dlaczego, jeśli ja umieszczę człowieka w polu magnetycznym i przepuszczę przez niego falę radiową, to pokazuje się na ekranie obraz. Prawda? W odróżnieniu od promieni rentgenowskich, każdy rozumie, dlaczego widać palce w ręce człowieka na ekranie. Ale NMR to jest wyższa szkoła jazdy. Niestety. No więc to jest mój jedyny wkład do NMR. Co można dobrego powiedzieć o Cambridge? Nawet powiem, co można złego powiedzieć. Nasz uniwersytet, czyli Uniwersytet Warszawski, mam chyba prawo, panie rektorze, tak powiedzieć, góruje nad Uniwersytetem Cambridge o całe dziesięciolecia w jednym aspekcie, mianowicie traktowanie kobiet. Proszę sobie wyobrazić, że u nas kobieta mogła dostać stopień naukowy dopiero w 1948 roku, prawda? Czyli są jeszcze kobiety, które mają różne tytuły, są członkami akademii, ale nie mają magisterium, ponieważ nie mogły je dostać. Mogły sobie oczywiście studiować i mogły pracować w zawodzie lekarskim albo jakimś innym, ale nie miały stopnia naukowego, takiego jak mężczyźni. To było tak, myślenie ludzkie się zmienia z czasem. Czyli to było tak, jak w czasach sufrażetek, walki o prawo głosu dla kobiet. Po co ci głos? Przecież twój mąż ma głos. Prawda? Taki był argument. Dobrze, ale teraz są dobre wiadomości z Cambridge. Mianowicie są dobre warunki do pracy. Studenci są cudowni, bo to są najlepsi z najlepszych, a jeden z nich siedzi 2 metry przede mną. No i człowiek ma kontakt z najlepszymi naukowcami możliwymi. I nie tylko w Cambridge, tylko na świecie. Dlatego, bo wszyscy do nas przyjeżdżają. Nie trzeba nigdzie podróżować. Wystarczy, że ubiorę się w togę i pójdę na kolację w koleżu i siądę cichutko przy stole i dowiem się niesłychanych rzeczy. Bo moi koledzy prześcigają się w zapraszaniu sławnych ludzi. Mój gość jest lepszy niż twój gość. Taka jest zasada. Prawda? Sprowadzają sławnych pisarzy, piosenkarzy rockowych, sławnych muzyków, kapitanów łodzi podwodnych i tak dalej, atomowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko jest bardzo ciekawe. No więc tyle mam do powiedzenia na temat naszego uniwersytetu, ale na zakończenie chciałbym podziękować 2 paniom doktor, które są obecne na sali, mianowicie Margaret Linowskiej, mojej żonie, która ja zapomniałem powiedzieć, że
najważniejsze rzeczy, że ja pojechałem do Cambridge w ślad mojej żony, a nie odwrotnie. Bo kiedy tam dostałem posadę, ona już od 6 lat pracowała wykładając anatomię ludzką dla lekarzy, a pracując nad ssakami morskimi takimi jak wieloryby i delfiny. No i drugą panią doktor jest Teresa Klinowska, która jest tutaj obecna, mogła przyjechać. Dzięki zachęcie i tolerancji tych obu pań mogłem stanąć dzisiaj przed Państwem. Dziękuję bardzo.